Wtorek, 12 grudnia. Dobry wieczór. Jarosław Gugała. Zapraszam na wieczorne wydarzenie. Prezentacja składu i programu nowego rządu. Expose premiera Donalda Tuska. Przywiozę z Brukseli te upragnione miliardy euro. Będziemy bronić Polski przed koalicją zemsty i chaosu. Będziemy, powiem wam, niestrudzeni w tym, żeby łączyć i budować mosty porozumienia. Ogólniki, patos, granie na emocjach. Pan jest niemieckim agentem, po prostu niemieckim agentem. Echa ataku prezesa PiS na Donalda Tuska. Skandaliczne słowa. Uważam, ostateczny upadek tego polityka. Sprowokowany wystąpieniem Donalda Tuska. Wyskoki posła Brauna. Przywracam stan normalności i równowagi, kładąc kres aktom satanistycznego triumfalizmu. Przecież to jest atak antysemicki, to jest przemoc. Nie możemy pozwolić, żebyśmy się stali zakładnikami Brauna, żebyśmy się stali zakładnikami innych Braunów świata. To się działo w ciągu dnia. W tej chwili przenosimy się znowu do sali sejmowej, gdzie za chwilę rozpoczyna się głosowanie nad wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska. Druk numer 96 w składzie. Pana Władysława Kosiniaka-Kamysza na urzędy wiceprezesa Rady Ministrów i ministra obrony narodowej. Pana Krzysztofa Gawkowskiego na urzędy wiceprezesa Rady Ministrów i ministra cyfryzacji. Pana Macieja Berka na urząd ministra członka Rady Ministrów. Pana Adama Bodnara na urząd ministra sprawiedliwości. Panią Agnieszkę Buczyńską na urzędy ministra do spraw społeczeństwa obywatelskiego i przewodniczącej Komitetu do spraw pożytku publicznego. Pana Borysa Budkę na urząd ministra aktywów państwowych. Panią Marzenę Czarnecką na urząd ministra przemysłu. Pana Andrzeja Domańskiego na urząd ministra finansów. Panią Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk na urząd ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Pana Jana Grabca na urząd ministra członka Rady Ministrów, panią Paulinę Henik-Kloskę na urząd ministra klimatu i środowiska, pana Krzysztofa Hetmana na urząd ministra rozwoju i technologii, pana Marcina Kierwińskiego na urząd ministra spraw wewnętrznych i administracji, pana Dariusza Klimczaka na urząd ministra infrastruktury, panią Katarzynę Kotulę na urząd ministra do spraw równości, panią Izabelę Leszczynę na urząd ministra zdrowia, pana Sławomira Nitrasa na urząd ministra sportu i turystyki, panią Barbarę Nowacką na urząd ministra edukacji, panią Marzenę Okłę-Drewnowicz na urząd ministra do spraw polityki senioralnej, panią Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz na urząd ministra funduszy i polityki regionalnej, pana Czesława Siekierskiego na urząd ministra rolnictwa i rozwoju wsi, pana Tomasza Siemoniaka na urząd ministra członka Rady Ministrów, pana Bartłomieja Sienkiewicza na urząd ministra kultury i dziedzictwa narodowego, pana Radosława Sikorskiego na urząd ministra spraw zagranicznych, pana Adama Szłapkę na urząd ministra do spraw Unii Europejskiej, pana Dariusza Wieczorka na urząd ministra nauki. Zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 449 posłów, większość bezwzględna wynosiła 225, za było 248 posłów, przeciw 201, nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Sejm bezwzględną większością głosów wybrał Radę Ministrów zgodnie z wnioskiem prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska zawartym w druku numer 96. Serdecznie gratuluję Radzie Ministrów, państwu ministrom.
To mi się kończy na tym nawet. I głosowanie. Byliśmy świadkami przed chwilą na żywo historycznego wydarzenia, jakim było przegłosowanie. Proszę Państwa, przed nami jeszcze w tym bloku głosowań dwa głosowania. Prezydium Sejmu po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów przedłożyło wniosek w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku w formie głosowania korespondencyjnego. Jest to druk numer 93. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjąłem decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego wniosku. Więc byliśmy świadkami przed chwilą uchwalenia wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska. Po całym dniu bardzo burzliwych obrad, po 7 godzinach najpierw exposé premiera Donalda Tuska, a potem 7 godzinach również pytań skierowanych do niego, posłowie, aż 250 posłów, większości posłów Zjednoczonej Prawicy zadawało pytania Donaldowi Tuskowi. Donald Tusk na te pytania nie odpowiedział. Zgodnie z regulaminem obrad sejmowych obiecał, że każdy z posłów, który zadał konkretne pytanie, dostanie odpowiedź na to pytanie na piśmie do następnego spotkania. Wcześniej przedstawił program swojego rządu i skład swojego gabinetu. Tę koalicję, która utworzyła jego rząd, Donald Tusk nazwał koalicją 15 października, odwołując się w ten sposób do dnia wyborów, w którym poparło ją ponad 11,5 miliona Polaków. O 4 miliony więcej niż Zjednoczoną Prawicę w tych wyborach. W tych wyborach odnotowano również najwyższą po 1989 roku frekwencję wyborczą oraz najwyższą aktywność młodych wyborców. Dariusz Ociepa. O własnym exposé Donald Tusk kilkukrotnie mówił dziś, że jest nietypowe. Jak wiecie, to jest po raz pierwszy w historii polskiego parlamentu, że to Sejm desygnował kandydata. Premier alfabetycznie wymienił w exposé to novum wszystkich przyszłych ministrów swojego rządu. Pana Radosława Sikorskiego nie muszę przedstawiać. Reakcje, jak w przypadku nowego szefa MSZ, były dość emocjonalne. Szanowni Państwo, proszę powściągnąć swój entuzjazm. Najwięcej miejsca premier poświęcił koalicjantowi Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi. My się nie pokłócimy i te nadzieje, które gdzieś tam się pojawiały w kuluarach, że ta kadencja potrwa krócej, to są płonne nadzieje. Pierwsza część exposé dotyczyła zmiany, która dokonała się w wyniku wyborów. Dla jej podkreślenia Donald Tusk użył tej, mającej obowiązywać od dziś, nazwy nowej koalicji. Koalicją 15 października. Także w kontekście zmiany premier nawiązał do tragicznej śmierci Piotra Szczęsnego, który w 2017 roku dokonał samospalenia. Ja, zwykły szary człowiek, taki jak wy, wzywam was wszystkich. Nie czekajcie dłużej. Donald Tusk odczytał w całości jego manifest napisany przed śmiercią. Ktoś tak precyzyjnie nazwał lęki, niepokoje, złość. To wywołało oburzenie w szeregach PiS. Za jego rządów też był człowiek, który spalił się z powodu, jak wskazywał, złej polityki Donalda Tuska. My takich rzeczy sami nie chcemy przywoływać, bo to są osobiste tragedie. Nie można na śmierci ludzi budować polityki. Wśród konkretnych zobowiązań Donald Tusk wymienił 30% podwyżki dla nauczycieli od 1 stycznia i 20% dla całej sfery budżetowej. Od przyszłego roku ma być też wypłacane babciowe. Nie obawiamy się żadnej z tych obietnic. Przedsiębiorcy mają dostać tak zwany kasowy PIT i płatny urlop. Nic, co było dane przez lata, nic, co jest uprawnieniem polskich obywateli, nie zostanie zabrane. W pierwszą, zapowiadaną już zagraniczną podróż, nowy premier pojedzie na szczyt do Brukseli. Tak, przywiozę z Brukseli te upragnione
te wyczekiwane przez polskich przedsiębiorców, polskie samorządy miliardy euro. Donald Tusk powtórzył, że nie zgodzi się na zmianę unijnych traktatów. Naprawdę mniej nikt nie ogra w Unii Europejskiej. Polska, tu cytat, ma odzyskać pozycję lidera w Unii. Zadaniem Polski, zadaniem nowego rządu, ale zadaniem też nas wszystkich jest głośno, stanowczo domagać się od całej wspólnoty Zachodu pełnej determinacji w pomocy Ukrainie w tej wojnie. Donald Tusk zapowiedział utrzymanie dotychczasowych kontraktów zbrojeniowych i zawieranie nowych. W kontekście naszego bezpieczeństwa padły też te słowa. Jeśli pozostaniemy tak podzieleni, jak to było przez ostatnie lata, jeśli będziemy podzieleni na takie dwie nieprzystające połówki, to tak jakby było nas dwa razy mniej. Tak jakby Polska była dwa razy mniejsza. Exposé trwało 2 godziny i 4 minuty. Było więc o godzinę krótsze od najdłuższego exposé Donalda Tuska z 2007 roku, ale dłuższe od tego w 2011 o 25 minut. Jeżeli chodzi o formę, to wysoka ocena. Natomiast jeśli chodzi o treść, to najniższa z możliwych. Na sali nie było wszystkich posłów PiS. Pusty był też fotel prezydenta. Andrzej Duda od rana jest w Szwajcarii. Dariusz Ociepa, Wydarzenia. Po exposé nowego premiera do głosu zapisało się aż 250 posłów. Jutro o godzinie 9 rano w Pałacu Prezydenckim nowi ministrowie złożą przysięgę. Po zaprzysiężeniu tego rządu Donald Tusk uda się do Brukseli na szczyt szefów rządów Unii Europejskiej, podczas którego będzie omawiane m.in. sytuacja w Ukrainie oraz wspólna europejska polityka wobec nielegalnej imigracji. Mirek Skórka. Na koniec przemówienia nowego premiera nie czekali niektórzy posłowie PiS. Wystąpienia absolutnie nijakie. Niewiele o programie, natomiast no, wyjątkowo makiaweliczne. Żerowanie na czyjejś tragedii, na śmierci, wykorzystywanie tego do celów politycznych, no, było mocno nieuczciwe. Prezes PiS nie zabrał głosu w debacie. Ocenił exposé na sejmowym korytarzu. Zręczne, ale i raczej w pogadance niż w exposé została przedstawiona polityka, której istotą jest zemsta. W debacie sejmowej rządowi koalicjanci uzupełniali wystąpienie premiera, przedstawiając wizję nowego gabinetu. To będzie rząd także wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Polska została podzielona i skłócona i czas to zakończyć. Politycy PSL, Trzeciej Drogi i Lewicy mówili o swoich ministrach. Wysyłamy do rządu silną ekipę Lewicy. Lewica ma 4, podobnie ludowcy. Żywią i bronią, gospodarują i budują. Mariusz Błaszczak z mównicy skomentował zapowiedź pierwszej zagranicznej wizyty Donalda Tuska. Wrócę z Brukseli z tymi załatwionymi pieniędzmi. Wiecie, dlaczego Donald Tusk tak spieszy się jutro na spotkanie z niemiecką polityką Ursulą von der Leyen, przewodniczącą Komisji Europejskiej? Po to, aby zameldować jawohl. Zadanie wykonane. Szef klubu PiS zrecenzował też nowego ministra spraw wewnętrznych. Dziś można odnieść wrażenie, że Marcin Kierwiński, który jest szykowany na ministra spraw wewnętrznych, przebierze się za komandosa i osobiście będzie wyłapywał tych, którzy szturmują naszą granicę. Właśnie będzie zupełnie odwrotnie. Koniec ubierania mundurów, bo mundury są dla żołnierzy, dla funkcjonariuszy, dla polityków. Jest zupełnie inny strój, ten, w którym tu występujemy. To wy się przebieraliście. PiS zapowiada rozliczenie obietnic złożonych przez szefa Platformy podczas kampanii wyborczej. Dzisiaj czy jutro właściwie ruszy licznik 100 dni i za 100 dni zorientujemy się, czy rzeczywiście te deklaracje były prawdziwe. Na brak konkretów w exposé premiera narzeka Konfederacja. My nie oczekujemy od rządu żadnego nowego mesjanizmu. Tu nie potrzeba ratować republiki. Tu nie potrzeba uczyć społeczeństwa, czym jest demokracja. Tu potrzeba dobrego rządzenia, którego PiS nie potrafił dostarczyć. Do głosu i zadawania pytań premierowi zapisało się aż 250 posłów. Jutro rano zaprzysiężenie rządu przez prezydenta i pierwsze posiedzenie gabinetu Donalda Tuska. Mira Skórka, Wydarzenia. Te burzliwe obrady Sejmu obserwuje dzisiaj Arnold Nadolczak, z którym się właśnie łączymy. Witaj, Arnoldzie. A to jest kolejny gorący dzień. Powiedz mi, co jeszcze dzisiaj mają w planie posłowie?
Można powiedzieć, że po tym blisko 6-godzinnym opóźnieniu, ekspresowa już teraz końcówka, jesteśmy już po głosowaniu za wotum zaufania dla rządu premiera Donalda Tuska. Następnie bardzo szybko przeszło głosowanie nad powołaniem członków komisji śledczej do spraw wyborów kopertowych. Natomiast i tu teoretycznie, przynajmniej w planie, powinien jeszcze nas czekać punkt 41, czyli sprawozdanie komisji w sprawie kolejnej komisji śledczej. Mówimy tu oczywiście o odnośnie afery wizowej. Natomiast jak usłyszeliśmy ze strony marszałka Sejmu, dziś akurat ten punkt nie zostanie rozpatrzony. Stąd też automatycznie marszałek przyszedł do kolejnego punktu. Tu mówimy o 42 punkcie, czyli teraz w tej chwili trwa dyskusja na temat sprawozdania komisji o poselskim projekcie dotyczącym doręczeń elektronicznych. Teraz czekają nas tak naprawdę wypowiedzi poszczególnych klubów parlamentarnych. Każdy z klubów ma 5 minut na to, aby właśnie zabrać w tej sprawie głos. Jeżeli chodzi o koła parlamentarne, w tym przypadku będą 3-minutowe oświadczenia. I w zasadzie pozostaje nam już tylko głosowanie nad przyjęciem tego ostatniego 42 punktu. I można by powiedzieć, że jedynym takim ostatnim punktem to będą już oświadczenie poselskie, takie w zwyczaju na samym końcu każdy z posłów będzie mógł swoje oświadczenie wygłosić. Natomiast jeżeli chodzi o te dzisiejsze obrady, to wszystko. W ciągu dnia pojawiła się informacja dotycząca wniosku Lewicy złożonego, która domaga się, aby po tych zajściach, po tym incydencie, jaki doszedł z udziałem posła Brauna, jeden z członków prezydium Sejmu, mówimy oczywiście o przedstawicielu Konfederacji, czyli wicemarszałku Bosaku, został on wyłączony ze składu prezydium za to, że między innymi, tak przynajmniej argumentowała Lewica, wpuścił posła Brauna na mównicę właśnie po tym całym zajściu. Wiemy, że chwilę później kontrolę czy obrady nad Izbą Niższą Parlamentu przejął Szymon Hołownia, natomiast właśnie Lewica wtedy wyszła z tą inicjatywą. I no i właśnie przechodząc do tego wniosku, jak usłyszeliśmy ze strony marszałka Sejmu, akurat ten punkt dzisiaj już nie pojawi się w porządku obrad. Został on przełożony na przyszły tydzień. Stąd też będziemy musieli poczekać już na oficjalne ogłoszenie kolejnego dnia pierwszego posiedzenia Sejmu. Wiemy, że to wszystko nas czeka w przyszłym tygodniu. I jeżeli chodzi o tą część parlamentarną, to oczywiście to wszystko. Natomiast jeżeli Państwo jeszcze się zastanawiacie, co z kwestią rządową, ponieważ dzisiaj, jak już mówiłem, rząd Donalda Tuska otrzymał wotum zaufania. Tutaj arytmetyka sejmowa jest nieubłagana. 248 posłów poparło ten skład rządu. Tym samym jutro o godzinie 9:00 Pałac Prezydencki, tak jak mogliśmy usłyszeć, tam dojdzie do zaprzysiężenia rządu Donalda Tuska. Następnie ministrowie udadzą się do swoich ministerstw. Arnold Walorczak, dziękuję bardzo za relację. Obrady Sejmu dzisiaj po południu zostały zakłócone przez zachowanie posła Konfederacji Grzegorza Brauna i to wpłynęło na program dzisiejszych obrad Sejmu, ale nie tylko. To spowodowało również wielkie perturbacje, o których w dalszej części naszego programu. Na razie popatrzmy na początek tej serii posła Grzegorza Brauna. Marcin Fiołek. Sejmowe debaty o pociągnięciu polityków do odpowiedzialności mają różne oblicza. Pytam, kto będzie siedział. Kto będzie siedział? Dowiemy się w swoim czasie. Na razie proszę, żeby to pan usiadł. Posłowie nowej koalicji rządzącej na sali plenarnej, w sejmowych kuluarach i w studiach telewizyjnych odmieniają przez wszystkie przypadki słowo rozliczenie. Zakończyła się cała epoka Jarosława Kaczyńskiego i Prawa i Sprawiedliwości. Zaczęła się zmiana, a jak zmiana, to rozliczenia. Czasy bezkarności po prostu mijają i rozliczenie ma też temu posłużyć. Na każdym z tych spotkań padało pytanie, czy na pewno ich państwo rozliczycie.
Tak, proszę państwa, rozliczymy. Pierwszym krokiem mają być komisje śledcze. Jeszcze dziś wieczorem posłowie mają wybrać członków komisji, która prześwietli sprawę wyborów kopertowych. Dlaczego ponad 70 milionów złotych zostało wyrzuconych w błoto? Dlaczego samorządowcy byli zmuszani do tego, żeby przekazywać dane wrażliwe Poczcie Polskiej? Bardzo chętnie odpowiemy na te pytania. Nie mamy się czego obawiać. Zresztą dowodem na to było nasze głosowanie, kiedy za powołaniem komisji śledczej dotyczącej wyborów korespondencyjnych zagłosował cały, bez wyjątku, Klub Prawa i Sprawiedliwości. Lista potencjalnych świadków jest długa. Jak zostanie zaproszony na przesłuchanie, czy wezwany na przesłuchanie Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki, Jacek Sasin, to oni powiedzą takie rzeczy, że polski obywatel, siedząc na kanapie, oglądając przesłuchanie komisji śledczej, spadnie z krzesła. Będą przesłuchani jako świadkowie zarówno ówcześni posłowie i Prawa i Sprawiedliwości, i Platformy, pani Kidawa-Błońska. Jak na nią naciskano, jak zmuszono, ona sama potem się chwaliła, że to ona te wybory wywaliła, jak to określiła. No, przed komisją śledczą będzie trochę więcej czasu, żeby móc te wszystkie kulisy poznać. Najważniejsze jest dokumentacja. Tomasz Nałęcz 20 lat temu przecierał szlaki, badając aferę Rywina. Dziś ma rady dla swoich następców. To, co może przyciągnąć widzów i zamienić to widowisko w pasjonujące postępowanie, to uczciwe postępowanie. Debaty toczą się publicznie. Każdy może sobie wyrobić zdanie. Temat rozliczeń wrócił też podczas exposé Donalda Tuska. Będziemy szukali zgodnie z prawem takich sposobów działania, które bardzo szybko pokażą, że korupcja nie będzie bezkarna. Nowy premier mówił w kontekście wydawania wiz nie tylko o komisji śledczej, ale również o prokuraturze i sądach. Wyjaśnimy każdy szczegół tej sprawy. I nie chodzi tu tylko o komisję śledczą. Ona jest nam bardzo potrzebna do tego, żebyśmy wyśledzili każdy element. My się niczego nie boimy, dlatego w komplecie głosowaliśmy za. To samo będzie zresztą w przypadku innych komisji, bo fakty są po naszej stronie, a Polacy zasługują na prawdę. Plany na komisje śledcze są większe. Jeszcze w tym roku powstanie komisja do spraw podsłuchów i Pegasusa. Na liście są też m.in. sprawa ukraińskiego zboża, pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości i fuzja Orlenu i Lotosu. To może być nawet 10 komisji śledczych. Stąd obawy o to, że będą to wyłącznie igrzyska, a nie chęć dochodzenia do prawdy. Nie wiem, czy będą igrzyska, ale będą rozliczenia. A jak będą rozliczenia spektakularne, no to możemy je podciągnąć pod igrzyska. Padają zapowiedzi jakichś odwetów, zresztą ze strony różnych środowisk, które wspierają obecną koalicję rządzącą, już można tak powiedzieć. No ja mogę tylko apelować o spokój i rozwagę i bardzo legalistyczne podejście. Z naszych ustaleń wynika, że pierwsza komisja śledcza ruszy jeszcze przed świętami. Przesłuchania świadków zaczną się po nowym roku. Marcin Fiołek, Wydarzenia. Poseł Konfederacji Grzegorz Braun zbezcześcił menorę ze świecami chanukowymi ustawioną w sejmowym korytarzu. Tradycje zapalania chanukowych świec wprowadzono w Sejmie w 2006 roku, nawiązując do kilkusetletniej tradycji polskich Żydów. Poseł Braun zgasił świece chanukowe gaśnicą. Został za to wykluczony z obrad Sejmu, wydalony z budynku i dostał najwyższą karę finansową przewidzianą w regulaminie Sejmu. Sprawa została zgłoszona również do prokuratury. Monika Zalewska. W czasie, gdy posłowie zadawali pytania po exposé Donalda Tuska, na sejmowym korytarzu odbywała się uroczystość z okazji żydowskiego święta Chanuka. Przerwał ją poseł Konfederacji Grzegorz Braun. Gaśnicą zgasił chanukowe świece. Uczestniczył w aktach satanistycznego kultu. I zaatakował uczestników uroczystości. Grzegorz Braun zaatakował żydowski symbol religijny, Chanukię, gaśnicą proszkową. Kiedy stanęłam na jego drodze, mówiąc, żeby przestał, prysnął gaśnicą w moją twarz. Chanuka na zaproszenie marszałka Sejmu w parlamencie odbywa się od 17 lat. Ktoś pytał mnie, czy to jest antysemicki działanie. Oczywiście, że tak, ale to też jest antypolski. To jest dzień, kiedy coś ważnego się dzieje w Polsce. Przed chwilą doszło do niebywałego zdarzenia. Posłowie zareagowali od razu. Wnoszę o przerwanie obrad, wezwanie pana posła Brauna do prezydium Sejmu celem wykluczenia z obrad na polskiej ziemi, gdzie wydarzył się Holokaust. Nie ma miejsca, przestrzeni na akty antysemickie pod dachem Wysokiego Sejmu. Przekażę. Krzysztof Bosak, kolega partyjny Grzegorza Brauna, który w tym czasie prowadził obrady, nie poddał wniosku pod głosowanie, a dopuścił Grzegorza Brauna do głosu. Przypisano mi tutaj pobudki rasistowskie, gdy tymczasem ja właśnie przywracam stan normalności i równowagi
kładąc kres aktom satanistycznego, talmudycznego, rasistowskiego triumfalizmu. Po tych słowach prowadzenie obrad przejął już marszałek Szymon Hołownia. Naruszył pan powagę Sejmu, który wykluczył Grzegorza Brauna z obrad. Nie będzie mógł brać udziału w tym posiedzeniu Sejmu aż do końca trwania pierwszego posiedzenia. Zarządziłem przerwę, żeby mógł opuścić salę. Opuścił ją dobrowolnie, opuścił też budynek Sejmu i mam nadzieję, że nieprędko tu wróci. Prezydium Sejmu z wyjątkiem Krzysztofa Bosaka, który wstrzymał się od głosu, ukarało posła Konfederacji odebraniem połowy uposażenia poselskiego na okres 3 miesięcy i całości diety parlamentarnej na okres 1,5 roku. Nie ma tolerancji dla antysemickich, ksenofobicznych dewiacji. Marszałek Sejmu zapowiada złożenie wniosku do prokuratury. Musi być zastosowane wniosek Kancelarii Sejmu o uchylenie immunitetu temu bandycie. Ktoś chciał zepsuć ta radość i ta tolerancja, jemu się nie uda. Już kilka minut po skandalicznym incydencie kardynał Grzegorz Ryś, przewodniczący Komitetu Episkopatu do spraw dialogu z judaizmem, napisał: w związku z wydarzeniem w Sejmie, którego dopuścił się pan poseł Grzegorz Braun, gasząc świece chanukowe i oświadczając, że nie jest mu wstyd za to, co zrobił, oświadczam, że jest mi wstyd i przepraszam całą społeczność Żydów w Polsce. Monika Zalewska, Wydarzenia. Ta sprawa będzie miała oczywiście jeszcze dalsze konsekwencje. Została odnotowana przez media na całym świecie. Prawdopodobnie będziemy do niej wracali jeszcze jutro. I premier Mateusz Morawiecki i premier Donald Tusk wzywali w swoich sejmowych wystąpieniach do zakończenia tzw. wojny polsko-polskiej. Takie wyzwania słyszeliśmy jednak już wielokrotnie w przeszłości, a poziom pogardy i nienawiści wciąż wzrastał. Atmosfera pokoju po exposé Donalda Tuska trwała tylko kilka minut. Lider PiS oskarżył go po chwili o bycie niemieckim agentem. Piotr Michalak. W dwugodzinnym exposé jedno słowo powracało kilkukrotnie. Wspólnota, wspólnotą, wspólnoty. To moment, gdy Donald Tusk mówił o ponad 7,5-milionowej grupie wyborców. Wyborcy PiS to także nasze matki, bracia, sąsiedzi, przyjaciele i koledzy. Nie chodzi o to, żeby toczyć z nimi wojnę. Są granice cynizmu i hipokryzji. Jest hipokryzja, jest ogromna hipokryzja i jest wystąpienie Donalda Tuska. Deklaracja nowego premiera politycznie rymuje się z tą wygłoszoną wczoraj podczas exposé Mateusza Morawieckiego. Musimy zakończyć wojnę polsko-polską. Która z kolei była dalekim echem słów, jakie padły w tej sali 17 lat temu. Czas tę wojnę, która toczy się dzisiaj w Polsce, kończyć. Ale od tego czasu skończyć jej się nie udało. Niczego nie żałuję. Tak prezes PiS komentuje sytuację na finale wczorajszych obrad. Dedykuję to panu prezesowi. Przewodniczący Platformy przywołał wtedy głośną sprawę dziadka z Wehrmachtu. Każdego dnia słyszałem tę płytę nagraną wiele, wiele lat temu przez Jacka Kurskiego. Kiedy nagrał tę płytę, twój brat Lech Kaczyński do mnie publicznie powiedział, że takiego łajdaka świat nie widział jak Kurski. Po tym wystąpieniu wydawało się, że sejmowy dzień zakończy odśpiewanie hymnu wspólne. Ale ostatnie słowo należało do prezesa PiS. Wiem jedno, pan jest niemieckim agentem, po prostu niemieckim agentem. To skandaliczne słowa. Uważam, ostateczny upadek tego polityka. Wykluczył się sam z grona ludzi poważnych. Stronnicy prezesa PiS rzadziej dystansują się od jego słów. Jeżeli takie zarzuty się stawia, to się pokazuje dokumenty. Znacznie częściej tłumaczą je prowokacją. Jarosław Kaczyński był sprowokowany wystąpieniem Donalda Tuska. To był dzień, w którym niespełna miesiąc po inauguracji Sejmu obaj partyjni liderzy pierwszy raz zabrali głos. Trzeba mieć strasznie dużo w sobie takiej nienawiści wobec drugiego człowieka, żeby coś takiego powiedzieć. W Sejmie bardzo często padają ostre sformułowania. Tak jak przed rokiem, gdy agentem nazwano tu Antoniego Macierewicza. Wojna, której twarzami są Jarosław Kaczyński i Donald Tusk, trwa od 2 dekad z krótkimi przerwami ocieplenia. Powoli przejaśnia się, może gdzieś już nawet się pojawia
słońce. Widziałem po raz pierwszy od wielu tygodni takie bardziej słoneczne oblicze pana przewodniczącego. Po których sytuacja wracała do normy. Tak jakbym widział Jerzego Urbana w 81 roku. Widać wilcze zęby. Miałem ochotę powiedzieć panu Kaczyńskiemu, ale jestem dobrze wychowany. Uwolnijcie nas wreszcie z tych swoich obsesji sprzed 70 lat. Dajcie nam żyć. 9 lat temu w dniu innego expose premier Ewy Kopacz doszło do ostatniego publicznego uścisku dłoni obu polityków. Do dziś nie udało się tego powtórzyć. Piotr Michalak, Wydarzenia. Dzisiejszy wybryk posła Konfederacji odbił się szerokim echem na całym świecie jako skrajny przejaw polskiego antysemityzmu. Ta sprawa jest wizerunkową katastrofą dla całego kraju, także w Stanach Zjednoczonych, które są naszym strategicznym sojusznikiem oraz gwarantem bezpieczeństwa. W Waszyngtonie przebywa właśnie prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, który po wizycie w Kapitolu, czyli amerykańskim parlamencie, jest gościem prezydenta Bidena w Białym Domu. To spotkanie obserwuje Magda Sakowska. Dobry wieczór. Chociaż to prezydent oczywiście jest najważniejszym politykiem Stanów Zjednoczonych, to dzisiaj jednak najważniejsze były rozmowy, jakie odbył z senatorami i przedstawicielami Izby Reprezentantów prezydent Ukrainy, dlatego że to od tych ludzi, od ich decyzji zależy, czy Ukraina dostanie dodatkowe ponad 60 miliardów dolarów pomocy. Prezydent Biden, który bardzo ciepło powitał prezydenta Zełenskiego w Białym Domu, jak zresztą zawsze, równocześnie powiedział wyraźnie, że nalega, aby Kongres działał jak najszybciej, bo bez decyzji Kongresu ta pomoc dla Ukrainy może skończyć się wraz z końcem grudnia, ale rozmowy Zełenskiego na Kapitolu nie przyniosły żadnego przełomu. Republikanie, bo to oni blokują uchwalenie tej dodatkowej pomocy, niezmiennie stoją na stanowisku, że mogą zacząć rozmawiać o dodatkowej pomocy dla Ukrainy, jeżeli demokraci zgodzą się na reformę systemu imigracyjnego. W tej sprawie jest pad i na razie nie ma widoków, aby ten pad został jakoś przerwany, aby doszło do konsensusu. Widać także różnicę, jak Zełenski jest przyjmowany dzisiaj w Waszyngtonie, a jak był przyjmowany rok temu, kiedy pojawiał się tutaj jak bohater, przemawiał przed połączonymi izbami Kongresu. Dzisiaj czuć ten sceptycyzm ze strony republikanów, a u niektórych wręcz już niechęć do dalszego pomagania Ukrainie. To była relacja Magdy Sakowskiej z Waszyngtonu. Magdo, dziękuję. I to był ostatni punkt w wieczornych wydarzeniach. Za chwilę Grzegorz Dowiecki zaprasza na magazyn Dzień na Świecie. Tam więcej o wizycie prezydenta Ukrainy w Stanach Zjednoczonych. Natomiast również jeszcze czeka nas dzisiaj prawdopodobnie konferencja prasowa Szymona Hołowni i Donalda Tuska. Po magazynie Dzień na Świecie ja zapraszam na podsumowanie tego dnia. Do zobaczenia.